Witajcie, moi drodzy, w kolejnym odcinku z serii Straszne Pogaduchy. W dzisiejszym odcinku będziemy gościć, bardzo mile zresztą, Tomka Nowickiego. Właśnie skończyłem jego opowiadanie, książkę można powiedzieć, u mnie na kanale Krew Aniołów. Witam cię, Tomku. Dzień dobry, proszę państwa, cześć. Krystianie. Witam cię, Tomku. Słuchaj, dawno się nie mogliśmy zebrać na ten wywiad, ale się udało teraz. Jakoś tak, że się zbiegło akurat z zakończeniem twojej książki u mnie na kanale, więc może na początek opowiedz parę słów o sobie, a potem opowiedz o tej książce, którą skończyliśmy czytać. Dobrze. Nazywam się Tomasz Nowicki. Mam 47 lat. Czuję się na 18. Skończone niedawno. Jeżeli chodzi o wykształcenie, to jestem magistrem sztuki. Kończyłem na Uniwersytecie Wydział Sztuk Pięknych. Z wyróżnieniem, mogę się pochwalić. I jestem jeszcze nauczycielem WF-u. Skończyłem Akademię Wychowania Fizycznego o specjalizacji nauczyciel i trener kulturystyki. Także jestem największym malarzem artystą w Polsce, bo mam 1,90 m, 125 kg wagi, 50 w łapie i klatę wielką, także nie ma większego ode mnie, szerszego. Wyższy jest. Kawał chłopa z ciebie po prostu i tym samym. A ja lubię ćwiczyć, bo jak jestem duży i zrobię groźną minę, to te wszystkie problemy na ulicy od ludzi powoli nikną. No ale ciężko jest w urzędach, więc wysyłam tam żonę, ale ogólnie jest okej. Dobra. No, także. Tomku, lecimy z tą książeczką. Opowiedz o genezie powstania, dlaczego ona tak długo leżała u ciebie w szufladzie itd. itp. Krew Aniołów to jest moja pierwsza powieść, którą popełniłem na AWF-ie właśnie. To był tam drugi czy trzeci rok. Pamiętam, jak dziś to było pedagogika. Takie głupoty jakieś wygadywałem, nie chciałem tego słuchać. I nagle mi przyszło na myśl, że napisałbym książkę, bo ja jestem starożytnym człowiekiem, który jeszcze pamięta czasy komuny, czasy lat 90., gdzie nic nie było i jak już się skończyło, to w 89., jak się komuna skończyła, to na straganiku na PKP, tak? Na stacji stał pan z książkami i ja jako młody chłopak zacząłem te książki kupować i zacząłem je czytać. No jak się pamiętam, pierwszą moją książką, którą taką przeczytałem ze strony, to był Graham Masterton, Manitou, potem druga część, no i już poszło Lambleye, Lovecrafty i tak dalej, i tak dalej. I ja tego czytałem, no setki, no bo wtedy jeszcze nie było za bardzo nic, tak, dopiero się nasycał kraj nasz wszystkim. No i proszę państwa, proszę mi wierzyć, że w pewnym momencie przeczytałem Sataniści. Polski taki jakiś gość wydał książkę. Takie gówno to było, a ja już obczytany tych wszystkich gości, tak sobie czytam. No przecież ja bym to lepiej napisał od niego. No i proszę państwa, wtedy zacząłem pisać pierwsze opowiadania i pamiętam, że w szkole ponadpodstawowej już wtedy jak chodziłem, był konkurs na opowiadanie. Ja napisałem takie opowiadanie, potem bitwy, jakieś tam fantazje, tak? No i dostałem nagrodę i zobaczyłem, że fajnie. Tylko, że był jeden problem. Lata 90. to nie była zabawka, to nie było tak jak teraz, gdzie po prostu tam trzeba było sobie radzić i jak już wyszedłem z tych szkół, no to trzeba było zarabiać pieniądze. No i zacząłem pracować, tak? Zacząłem się uczyć na studiach, to już nie było czasu nawet, żeby tym się zajmować zawodowo i tak sobie pisałem do szuflady. No i tych opowiadań się trochę nazbierało i poszedłem na AWF. Kończyłem technikum, zdałem maturę, no i co tu w życiu robić, prawda? No a że akurat tak się dobrze złożyło, że wypychali wtedy na studia, bo po komunie to mało studentów było, mało magistrów, więc wszyscy lecieli co żyw na studia, żeby mieć wyższe wykształcenie, bo jeszcze wtedy myśleli, że to będzie coś, tak? Potem dopiero oczy wyszły na wierzch ludziom. No i poszedłem na ten AWF, tak? Bo zawsze już wcześniej, wiadomo, lata 90., Schweizenegger, Stallone, te wszystkie kulturyści, to ćwiczyłem na tej siłowni, duży byłem, no to co... No, wybrałem sobie Akademię Wychowania Fizycznego. No i tam, słuchając tą całą wiedzę, to w połowie uczelni, tak koło trzeciego roku, już wiedziałem, że nigdy nie będę nauczycielem.
bo nie dość, że oni wtedy nic nie zarabiali, to jeszcze to kawał ciężkiej roboty, zgodnie z przysłowiem, obyś cudze dzieci uczył, tak? No ale magistra po prostu chciałem skończyć, tak? I kiedy siadłem sobie, tak sobie myślę, mam w głowie taki pomysł o wampirach, wtedy byłem zajawiony, w ogóle byłem mistrzem gry w role play game, nie na komputerze, tylko tym kartkowym. I żeśmy grali z kolegami w tym Krakowie, właśnie powiedziałem z Pomorza do Krakowa na tym AWF, i myśmy grali w Wampira Maskaradę. To był taki system o wampirach, ja byłem tak zajawiony, prowadziłem te wampiry, miałem w głowie ułożony po prostu scenariusz na całą książkę, które te chłopaki przeżywali. Co? No i siadłem, zacząłem pisać, a że kompletnie nie umiałem pisać. Jeszcze mam dyslekcję do tego, dysortografię, to jest koszmar. Mój słownik tutaj w komputerze też ma dyslekcję, bo niekiedy po prostu niechcący wciskam dodaj i te byki się dodają, że niby dobre są, to jest koszmar po prostu. No i pisałem. Mieszkałem wtedy w akademiku, studiowałem. I pisałem. Jak już napisałem tę Krew Aniołów, pamiętam, zakończyłem, to pełen kompleksów i po prostu, że wiadomo, dysortografia i tak dalej, włożyłem ją do szuflady i bałem się komukolwiek to pokazać. A kiedyś to były takie czasy, gdzie nie było samemu, czy można było wydawać cokolwiek. Kiedyś to jak ci wydawnictwo, wiadomo, nie wzięło, to z nikim. No i leżała ta książka. Leżała. Ja już duży się stałem, lata mijały, zapomniałem o niej. Następną napisałem i następną, tak? Leżała, aż w końcu odgrzebałem ją któregoś razu i zobaczyłem, że fajnie by było, żeby ktoś mi ją poprawił, tak? No i jak się zaczęły poprawy, to nawet tak się to wszystko robiło, że do dzisiaj ścigają mnie korektorzy, którzy nie umieli w ogóle nic, bo ja do dzisiaj błędy tam wyłapuję, tak jak i ty czytając mówisz, że są tam byki, a chłop chciał za to 5000, że on korektę zrobił, to co ja ci dałem, rozumiesz? A ja to, ja będąc dyslektą widziałem, że to jest bieda, nie? No są błędy, czytałem, poprawiałem niektóre rzeczy na bieżąco. A to jest 10 razy przepisywane i no mówię, jest tragedia ze mną. A potem, życie się zaczęło układać, jak się zaczęło układać, potem stwierdziłem, że no nie będę pisarzem, bo dyslekcja, dysortografia, dużo pracy jest, ja tego nie widzę błędów, od razu widzę historię, od razu wchodzę w to, co się dzieje na kartach, a nie jak to jest napisane, więc musiałem te wrażliwości gdzie indziej przelać, nie, bardziej mi wychodzi malowanie obrazów niż pisanie, ale kocham to i jako hobby dalej, jak sam wiesz, po prostu popełniam od czasu do czasu jakieś opowiadanka, creepypasty, jakieś większe. Mam 4 książki i tak dalej, więc tak to powstało po prostu z chwili impulsu na studiach z nudów, bo mówię, nie przyjmowałem tego, co tam, bo to jeszcze niby nowy świat, a jeszcze komunistyczne zapędy, no koszmar w 10 latach, był sam o tym wiesz, bo jesteś tylko rok młodszy. Więc tak to wszystko, mój drogi, się... Aha, no i co? No i to przeleżało, tak? Perypetie zaraz opowiem, jakie były no z tą właśnie opowieścią. Ale to za chwilę, nie? No i co? No i zacząłem pisać... Tak sobie pomyślałem, że mam tego od groma, tych opowiadań tu mam też od groma, tak? Przez lata, przez te 20 lat, czy 30 już prawie, nazbierało się. Ja nigdy nie będę tego wydawał, bo szkoda mi pieniędzy, bo są lepsi ode mnie. Poświęciłem czas właśnie na malarstwo, na inne światy, ale przecież odkryłem was, tak? Postanowiłem się podzielić, no i widzę, jakiś tam odbiór jest i lepiej, żeby go przesłuchało 2 czy 3 tysiące ludzi tą powieść, a ja będę się cieszył, że ktoś to widział, niż żeby to miało leżeć i nigdy nie światła dziennego nie uwidzieć. Tak więc w ten sposób to wszystko powstało. Jak mówię, to jest pierwsza moja taka długa powieść, potem jeszcze kilka. O, rozsiew idzie na kanale Zaczytanego. To dziwka, w ogóle nazwa była dziwka, ale YouTube nie dałby mu żyć za to, nie? Więc żeśmy stwierdziłem rozsiew. To jest bardzo pokrętna nazwa, tytuł, tak? Idealnie do tego.
No to jest druga, jak będziesz grzeczny, to dostaniesz równowagę. Spoko. To powiedz mi, Tomku, o tych perypetiach związanych z tym, bo ja słyszałem to, ale widzowie pewnie nie wiedzą, a chcieli pewnie by się dowiedzieć. Ja w ogóle mam pecha do... Bo tak, pierwsze co, to miałem w moim życiu kilka dziewczyn, tak? No i jedna z nich dorwała tą książkę, och, ach, i zaniosła to tam komuś, żeby to przeczytał, a ja mówię, pełen kompleksów, pełen jakiś tam, kurde, jeszcze młody wtedy byłem. No i ta pani tak, to powiedziała, że absolutnie to się do niczego nie nadaje, że długa droga przede mną, muszę się nauczyć pisać, muszę się nauczyć, że to trzeba sprawdzić, w ogóle, że to nie ma szans na jakiekolwiek wydanie, ponieważ ta pierwsza wersja, tak, to musiałby korektor siąść i przepisać całą książkę poprawnie. No i co? I zapomniałem o niej na lata, tak? No i potem sobie przypomniałem w wieku tam chyba 27 czy 30 lat. I posłuchajcie, moi drodzy, ja teraz mogę mówić wprost, bo to jest... Ten pan już nie pisze książek, bo go zaraz powiem, co z nim zrobiłem, bo ja to jestem miły i uroczy, ale lepiej nie wchodzić mi w drogę i takie numery nie robić, bo wtedy jestem bezwzględnym człowiekiem. Był sobie pan na imprezie u bardzo poważnych ludzi, który pisał książki, a ja pełen kompleksów i pełen... Mówię, Boże, dam ci moją powieść, zobaczysz, czy cokolwiek z niej będzie. I ten pan wziął tą powieść i się pan odzywać. I za parę chwil wyszła opowieść, plagiat po prostu, taki sam, wziął tą książkę, przepisał po swojemu i wydał ją. No to nieładnie, to nieładnie. No, ale to, no to, a to są ludzie tacy poważniejsi, jakby to powiedzieć, poogarniani, tak, szkoda z nimi wojować, więc ja do pana napisałem. A to kolega, pijemy wódkę, no to zaczęliśmy długo, długo rozmawiać na Facebooku. Ja to sobie screeny robiłem, te maile wszystkie trzymałem, nie? I na końcu napisałem mu takie zdanie, wiesz co, ja się cieszę, że ty wziąłeś tą moją powieść Krew Aniołów i przepisałeś i zrobiłeś tą jaką swoją. Bo wiesz, ja nie umiem pisać, a ty to zrobiłeś tak zajebiście i ta twoja powieść jest super, wiesz co, daję ci następne dwie, możesz je napisać jak tylko chcesz, masz. I przysłałem mu tą dziwkę i taką jeszcze jedną. No i od tego czasu już chłop nic nie napisał, bo jakby tylko wydał cokolwiek, to od razu wszystko by się znalazło w gazetach. Zaczął w poezję coś tam pisać, skończył karierę pisarza, a pisał parę książek i okazało się, że wszystkie kradzione od innych pomysły, no. Także to był pierwszy taki numer. Drugi, pan korektor, który do dzisiaj fochy wali, tak, wziął, on się zajmuje korekcją i w ogóle parę lat temu, no i mi to przepisał, wystawił rachunek 5000 za korektę, ja to biorę na dwóch pierwszych stronach widzę byki. Ja mu mówię, kurwa, kościół, patrz, zobacz, ile tu beków. Nie, to ty zrobiłeś, ja tego nigdy bym nie zrobił. No ja mówię, ty, ja ci nie zapłacę, bo to nie ma takiej możliwości, bo sam widzisz, co jest, nie? No i chłop do dzisiaj, jak wpiszecie Krew Aniołów w Google, to zobaczycie, że on zabrał, ukradł mi tą książkę, wstawił tam gdzieś do sprzedaży za 10 zł jako swoją i ona tam wisi. Musicie pisać Krew Aniołów, Tomasz Nowicki, książka, tak, czy coś takiego. I on normalnie ukradł mi ją, powiedział, że jak mu nie zapłaciłem, to on ją będzie sprzedawał jako swoją. Wyobrażacie sobie? No i to po prostu w ten sposób się turlało. Potem, no i ona później leżała, ja już w ogóle to ja o niej zapomniałem, że... Nie chciało mi się nic z nią robić, bo to tyle perypetii, tyle nieszczęścia. To jest kłótnie, jakiś gość mi ten, ale to mi właśnie nasunęło taką myśl, że skoro gość zabrał mi pomysł i wydał swoją książkę, nie, i to wydał papierową, ale kompletna szmira, no nie umiał akurat pisać, nie, to wziąłem ją do łapy, to tak ją pozmieniał, że tam, ale on przepisywał akapity moje i do tego dodawał swoje, ale w taki sposób, że to był jakiś koszmar. No i co, dostałeś ją potem, nie? No jeszcze mam parę, ale to wszystko jest do oddania, bo jak mówię, ja się skupiam w 99% tutaj na innej dziedzinie sztuki, a to co mam, to jest dla was, bo to akurat fajnie, że nie marudzicie o jak jest napisane, tylko się cieszycie, że fajna fabuła, jak sam widziałeś, że tak z biegiem czasu ona się rozwijała. No zarąbiście się rozwinęła. No a potem fajnie już tam hardkorowo, no i ludzie mi mówili, właśnie, bo ilu bym nie dał takich bardzo
nie byli złodziejami ani innymi, to jest fajna i chcieli drugą część, nie? No ale jak mówię, nie będzie tak dobrze. Dobra, Tomku, powiedz mi teraz, Tomku, bo ty w tym momencie masz przerwę od pisania, rozumiem, bo teraz jestem... skupiłeś się na malarstwie. Tak, teraz w 100% siedzę i maluję, chociaż chodzi mi po głowie jeden pomysł z creepypasty, takiego opowiadanka creepypasty ostatnio właśnie, bo od czasu do czasu no, trzeba odpocząć od malarstwa, bo jak ja bym nie robił weekendów wolnych i siedział tam w tej pracowni, to bym w pewnym momencie... Także proszę się, proszę Państwa, nie dziwić, dlaczego twórcy, bo artystą to ja nie mogę siebie nazywać, jeszcze raz powtarzam, artyści to są ludzie, którzy są nazywani przez swoich odbiorców. Ja maluję obrazy, jestem twórcą, tworzę różne rzeczy na płótnie, prawda? A artystą to jest tak jakby order człowiek dostał. Ja to tłumaczę też moim, robię tam wywiady od czasu do czasu, tłumaczę tym młodym malarzom, że bufonadą jest nazwać się takim nietaktem artystą, bo artystą to nazywają ciebie ludzie, którym trafiłeś do nich, których twoja praca jakieś tam wrażliwości uruchomiła. Więc ja jestem malarzem, tak, maluję obrazki i na płótnach i na tym się skupiam, ale od czasu do czasu no, muszę odreagować, tak? Bo to jest ciężka praca, bo to nie jest tak, że jak niektórzy myślą, że człowiek rzucił workiem farby o ścianę, pierdnął, beknął i 20 milionów zarobił, tylko nikt nie widzi. No! I tylko nikt nie widzi tych 20, czy 30, czy 40 lat z tysiąca obrazów i setek tysięcy godzin spędzonych w pracowni. Bo to co, oni widzą te dziesiątki milionów za obraz, to widzą tu i teraz gościa, który się uśmiecha, ale tak naprawdę za nim stoją 30-40 lat malarstwa, po parę godzin dziennie w pracowni, wdychanie chemikali. To jest naprawdę ciężki zawód. Ja jak teraz mówię, teraz udało mi się, jakby to powiedzieć, już jestem bardzo blisko do tego, aby się przebić, tak? Jeszcze trochę, ale już jestem bardzo blisko. I to jest od 8 rano do 14, 15. Potem człowiek przychodzi, pada, godzinę śpi, żeby gdzieś to wszystko... Ja chodzę na siłownię, to ja tam odreagowuję. Proszę się nie dziwić tym twórcom, którzy są po prostu jedną nogą w tym malarstwie, drugą w tym świecie i są uzależnieni od wszystkiego, tak? No bo to się nie da inaczej, no nie da, bo głowa musi żyć w świecie rzeczywistym, a druga część tej fantastyki, tej wrażliwości żyje w świecie wyobraźni. No jak 8 godzin człowiek siedzi z nosem w płótni i maluje te swoje światy, to naprawdę nieraz się może mylić i wtedy się używa różnych substancji, żeby się sprowadzić z powrotem na ziemię. Moją substancją sprowadzającą mnie na ziemię jest siłownia. Ja idę na trening, jak tam pot wylewam, to aż do mnie cieknie, tak, to wychodzę, później już jest wszystko w porządku. No inni sobie radzą różnie. No i tak miałem właśnie to się spytać o twoje hobby, oprócz pisania, malowania na tej zasadzie, to wiemy też, że lubujesz się w siłowniach, jednym słowem. No to może nie hobby, to taki... No powiem tak, nauczono mnie, że człowiek jest maszyną, tak? Że ciało człowieka, nie człowiek, ciało człowieka jest maszyną. Jeżeli jest naoliwione, jeżeli jest wysmarowane, wyćwiczone, tak, jakąś rekreację sportową człowiek ruchową uprawia, to ono chodzi, nie? Można sobie pozwalać na więcej, można się nachlać, tak, można się, nie wiem, bawić różnie, tak, ale jeżeli systematycznie ten organizm jest dobrze najedzony, wyćwiczony, to on ma siłę, żeby sobie żyć. Ja mam tam koło 50, a jak naprawdę nieraz zrobię się na bóstwa, kto się mówi w cudzysłowie, to mi nie dają 40 nawet, nie? Ćwiczę, ja mówię, nie jestem święty, ale treningi, siłownia to jest dla mnie taka, jakby to powiedzieć, no widzimy Schwarzeneggera na przykład, tak? Stary dziadek, a wygląda tak, jak nie jeden mój kolega, kurde, z mojego lata. No, gorzej wyglądasz, bo ci widziałem. Tak, zajechany. Tak. Ja jestem, ja jestem gruby po prostu. No, a ja też mam 125 kg, ale wiesz, trzymam ten tłuszcz na mięśniach, a mięśnie są wyćwiczone, więc jak ja mam tą masę, to ten tłuszcz się równomiernie rozkłada wszędzie i wygląda na karka, tak? No, ja jestem akurat, ja gruby jestem.
Jakbym puścił to wszystko i te mięśnie by znikły, to tuż by opadł i bym był spasionym. No. Był tobą, kurwa. Gruba się jedzie. Spoko. Tomku, teraz jedziemy dalej, nie? Czyli tak, a masz w ogóle jakieś hobby oprócz siłowni, malowania i pisania? Opowiedz o tym. Gry komputerowe. Moim hobby od 16 czy ZX Spectrum wyszło, to pierwszy komputer w ogóle na świecie Polak wymyślił. Już pierwsze gry były, ja już go miałem. Potem Atari, Commodore C64, te pierwsze PC-ty. Uwielbiam. No i to jest coś nieprawdopodobnego, ponieważ to jest dla mnie radość, że jest tak kreatywny umysł ludzi, że potrafią wymyślać inne światy. I to mi pomaga też w malarstwie, ponieważ Kojimina i ich... Dobrze mówię? Elden Ring i Dark Souls, to Kojimina... Japońcy, tak? Tak, tak. No przecież to jest nieprawdopodobna skarbnica pomysłów, jeżeli chodzi o malarstwo. To, co ja uprawiam. Bo te wszystkie światy, które miałem przez lata w głowie, ja je widzę, jak jeżdżę na tym koniku z Elden Ringu, nie? I po prostu uczek i w snach widzę różne fajne rzeczy, a potem jak gram w gry, to widzę odbicia tych samych rzeczy w grach, których nie ma w rzeczywistości, tylko jako fantazja jest przedstawiona w grach. No i mój na przykład dzień pracy polega na tym, że rano wstaję o godzinie tam 6, piję kawę, włączam sobie Elden Ring i jeżdżę na koniku do godziny 9. I tam poznaję nowe światy. Ja już oczywiście to przeszedłem 100 razy, ale po tym całym świecie i na przykład jak do mojego obecnej pracy potrzebuję jakieś kamienie czy jakiś ładnie ustawiony budynek średniowieczny, to wszystko jest. Więc ja jestem hardkorowym graczem, ja gram na PC-cie, na PlayStation, to jest mój świat, ja to kocham i pamiętam czasy zamierzchłe, prehistoryczne, kiedy jak ja się przyznawałem, że gram w gry, to ludzie na ulicy patrzyli na mnie jak na papanistę. Tak, i nie, jak gry, co ty w ogóle mówisz tu? No i nie mam na przykład telewizji, bo to wszystko jest internet i te gry, to starcza za wszystko i zdrowy jestem psychicznie, powiem wam szczerze. To jest takie moje hobby. I to jest moja pasja, to moje hobby. Hobby, które się przemieniło w pewnym momencie no, w to, że pomaga mi też w twórczości, tak? Także gry komputerowe, ja to mówię, każdemu polecam. Mój mały ma teraz 4 lata, no bo kolejna żona chciała mieć potomka, no to już, no dobra, nie będzie, tak? No to już, no, to już siedzi z padem i powiem szczerze, że był taki okres, że bardzo mu to jarało go. W ogóle nie zwraca na to uwagi, ma swój świat i no, cieszę się nawet z tego, że zajmie się czym innym, a nie tylko graniem, bo to najgorzej coś zabronić. Także gry komputerowe, to jest moje hobby. Dobra Tomku, jedziemy dalej. Słuchaj, ja zadaję to pytanie zawsze wszystkim autorom. To jest takie pytanie standardowe, nie? Bo dużo ludzi zaczyna przygodę z pisaniem ogólnie rzecz biorąc, nie? I zawsze się pytam o to samo. Co byś powiedział młodym, którzy dopiero zaczynają pisać? Jakie rady byś im dał? Pamiętajcie, na początku jest przekaz. Tak jak ja zawsze będę się odnosił do malarstwa, bo to jedno i to samo jest, ta sama gałąź sztuki, tak? Na początku, jak macie pomysły o jakimś, nie wiem, Marku Abrakadabra, co zabił Stefana, nie? To piszcie, nieważne jak, czy błędy, czy nie ma tam przecinka, bo to jest nieważne. Tę swoją wrażliwość, te swoje fantazje przelewajcie na karty, tak? Nieważne jak to napiszecie, czytajcie dużo, patrzcie jak to wszystko wygląda, tak? I zobaczycie, bo jest tak, jest na świecie, tak wiesz, przez moje nędzne 50-letnie niemalże życie zauważyłem, że jeżeli ktoś ma dostać, tak? Ktoś ma ruszyć tą drogą i komuś ma się udać, to i tak się uda, tylko trzeba trochę pracy. U mnie na przykład było, że napisałem 5 książek, 1000 opowiadań i to wszystko leży, tak? Wyczytacie, ja za darmo wam to oddaję, a
namalowałem jeden obraz dla siebie, a drugi, który w ogóle jeszcze nie umiałem malować, a już go sprzedałem za parę groszy, więc już wiedziałem, że tędy idzie moja droga. Rozumiecie, o co chodzi? Jeżeli ma coś być, to będzie. Więc proponuję pisać, nieważne jak na razie, pisać i nie patrzeć na razie na styl, na technikę, tylko wylać z siebie fantastyczną wrażliwość, te wszystkie scenariusze w głowie, co się tworzą, to wszystko. A potem, jeżeli podamy to dalej i okaże się, że jest odbiór, że na przykład jacyś, że mama przeczyta, koledzy przeczytają. Ja wam powiem tylko jedno tak w cudzysłowie. Pisałem już od, powiedzmy, podstawówki i w podstawówce napisałem takie krótkie opowiadanko i dałem największemu skurwysynowi, który mnie nienawidził i zazdrościł wszystkiemu, takiemu Pawłowi, żeby to przeczytał. I on przyszedł taki, wiesz co, no ja nie wiem, ale no to co pisałeś, to wtedy w nocy, co tam ja czytałem w nocy, no trochę się bałem, ale to ogólnie to chujowe. Rozumiecie? Jak on, największy hejter, przeczytał to opowiadanie, on się bał. A ja noc opisałem, jak demony przychodziły, nie? Że on się osrał, no to znaczy, że to było dobre. Więc rozumiecie, nieważne, na początku po prostu pisać, pisać i pisać. A potem, jeżeli już i czytać, tak? Czytać, słuchać, jak się składa zdania, ale to samo wejdzie. Po 1000 przeczytanych czy 50 milionach książek gdzieś to tam zostanie, tak? I potem po prostu, jeżeli już powstaną te rzeczy, to są przecież YouTube. Jesteście wy. Dawać to ludziom i słuchać. Bo słuchajcie, moi kochani, każdy ma wrażliwość do tworzenia różnych fajnych rzeczy. Ale nie każdy może pisać książki, malować obrazy, robić muzykę. Ja mi na przykład kocham muzykę, tak? Ale mi słoń na ucho nadepnął i ja w życiu bym dźwięku nie umiał wydobyć. Próbowałem, ni chuja, nie udało się. No mi to wychodzi. Nie wychodzi. Więc wiesz, jak słyszę twoje disco polo, tak? No to idę, biorę kamienie i rzucam, ale to nie dolatuje do ciebie tam do Lublina. Nie? No nie wychodzi ci. Próbowałeś, no nie twój świat, nie? Rozumiecie, o co chodzi? Każdy ma wrażliwość, gdzieś tam się sprawdzi, ale jeżeli kochacie pisać i piszecie, a po raz setny Krystian Kieś czy Rutka, czy inni mówią, no słuchaj, no to się nie klei się, musisz trochę popracować, to przyjmijcie to na klatę i spróbujcie na przykład rap robić, albo szkicować, albo robić, rozumiecie, o co chodzi. Nie dla wszystkich wszystko jest. Próbowałem różnych rzeczy w życiu, i wiem na przykład, w czym jestem dobry, tak? Stary Janusz mówi wam teraz. I jeżeli piszecie i mówi ci na przykład pan Krystian Kieś, że to jest okej, ale idzie to nieśmieszne creepypasty, a ty się na to starałeś i kurwa naprawdę chciałeś, żeby było to dobre, a on ci bierze to w, do jak to mówią w cudzysłowie, nie wiem, czy Krystianie wiesz, gnojowisko, tak? Tak to nazywają, to wtedy wiedz, że możesz na przykład pomyśleć o czym innym. Bo szkoda, najgorzej to jest to, że mamusia, tatuś, koledzy powiem, to jest dobre, to jest chujowe. I wtedy stracisz za dużo czas, lata, żeby coś robić. Tak jak ja straciłem, ja to lubię robić, tak? To się odnalazło na takim niskim poziomie, gdzieś tam nie udało się, tak? Bo to się zdarza się. No nie udało się, więc creepypasty dostajecie wy, opowiadania i książki, zarobicie. Ja nie chcę, chcę tylko to puścić, niech sobie idzie, ale z drugiej strony widzicie, jakbym włożył w to masę pracy, nauczył się to wszystko robić jak trzeba, no to może coś z tego było, ale mi się nie chce, bo to jest za dużo roboty. Więc moja droga poszła gdzie indziej. I to właśnie mówię wszystkim, którzy zaczynają pisać. Próbujcie, ale jeżeli wam powiedzą, że to jest, że nie tędy droga, to nie upierajcie się na siłę, bo stracicie tylko czas, a macie tylko jedno życie i nie ma nic więcej. Więc popatrzcie na coś innego. Więc taki mam przekaz. Ja się śmieję, że to moje disco z pola to wypadek przy pracy po prostu dla jej zrobione, nie? Nie gadaj mi o tym. Jak ty to włączasz, to ja wyłączam ciebie i idę grać w grę. Ale ludziom się podoba ogólnie.
Jedziemy dalej, moi drodzy. Tomku, no, mamy już ponad pół godziny rozmowy. Jeszcze tam nie ruszyliśmy dużo tematów. Pewnie się nie wyrobimy dzisiaj ze wszystkimi tematami, jakbyśmy chcieli, bo to jest tematy rzeki są praktycznie rzecz biorąc, a ty bardzo interesująco teraz opowiadasz. Teraz po kolei jedziemy. Opowiadasz bardzo interesująco, moim zdaniem, nie? Ty mi powiedz, ty masz jakiegoś zwierzaczka, jakiegoś pieska albo coś? Tak, 22-letniego kota, który tu siedzi, mnie wkurwiesz, prawie się po polsku nauczył mówić, jeszcze mu brakuje 15 lat, kurde. Tak, 22 ale... lata, on przeżył moje rozwody, moje aha, dzieci, wszystkie siedzi tutaj, kurde. To jest kocica, która jeszcze wczoraj przyniosła mi zatłuczonego ptaka. 22 lata, kot jeszcze poluje. No to sporo ma lat kocica. No tak, bo chciałbym nowe z dwa sobie wziąć, ale nie mogę, bo jak przynoszę jakiegoś małego nowego, to go wpierdoli. Znaczy tak go goni, że ten kot, ten nowy nabytek ucieka z domu. No i nie ma sensu, trzeba czekać, aż pójdzie do piachu, a nie wybiera się. No. Gnije całe dnie, w nocy wychodzi, wraca nad ranem. Jak kot zżera myszy czy ptaki, to zawsze żołądki zostawia, nie? No to trucizna jest. Kwas jest, nie? No i na wycieraczce mam, kurwa, z dwa żołądki co jakiś czas. Okej. Więc Tomku, ja mam takie pytanie, jak twórca, bo ja wiem, że są takie czasami dni, że czasami ma się ochotę wszystko pierdolnąć. Czy też masz tak? Możesz tak powiedzieć, jak co wtedy się dzieje? A jeżeli nie chce mi się, to po prostu nie chce mi się. Siadam, biorę grę, kładam ten VR gogle na mordę i gram sobie cały dzień albo dwa i czekam, aż mi się zachce. I to jest to. No i ale to nie będę kłamał, bo no co, no mamy sobie powiedzieć prawdę, bo ja chcę odczarować ten zawód artysty, tam malarza czy pisarza i tak dalej, i tak dalej. Odbiorca widzi końcowe pracę, słyszy opowiadanie, czyta książkę, widzi obraz na wystawie, widzi milion dolarów za obraz, albo 300 tysięcy, oj Jezu, nie? A żeby do tego dojść, to naprawdę trzeba ciężkiej, mozolnej pracy, gdzie człowiek wypruba sobie flaki, gdzie rodzina jest zaniedbywana, gdzie siedzisz od rana do wieczora w pracowni, gdzie po 10 godzin wracasz do domu tak kurwa zmęczony, że nawet nie masz czasu, za przeproszeniem, dogodzić swojej małżonce. Ona tam jakaś kochanka ma, a ty się cieszysz, bo nie masz siły nawet na nic, więc idziesz spać, tak? Dziecko płacze, tato, gdzie ty jesteś? No kurwa, jest koszmar. Ale jeżeli już udaje się przebić te lata, bo to są lata, no to wtedy jest dobrze. To wtedy są pieniądze, to wtedy są wystawy, to wtedy o tobie mówią, tak jak wszędzie. Tak jak ciężko pracujemy, tylko trzeba chcieć, bo niektórzy zostają na poziomie, jakim tam chcą i nie chcą do góry, a niektórzy mają ambicje, tak jak ja, żeby iść coraz wyżej, aż osiągnąć tam taki poziom, gdzie będę zadowolony z tego, co robię, prawda? I jest tysiące malarzy czy pisarzy, którzy piszą do gazet, do creepypasty i oni wyżej nie pójdą, tak? Bo to... to tak, nie? A ja na przykład pisząc creepypasty, wiedząc, że mam braki, to kupiłem lekcję u zawodowego korektora, wydałem masę pieniędzy, ale jak... i widzę teraz pasty stare i po tym, jak korektor nauczył mnie pisać. To jest całkiem świat i ludzie. I wiem, że jakbym teraz za książkę się... Jak czytacie te książki Krew Aniołów, tam Rozdziew i tak dalej, to widzę te byki wszystkie, aż mi po prostu cierki. Ale ja nie mam czasu ani ochoty na to, bo to nie jest mój świat. Rozumiecie? To jest moje hobby. Ale każde opowiadanie i creepypasta, która wychodzi, tak jak ostatnio Ty Najlepsi Przyjaciele i tak dalej, jakbyś Najlepszy Przyjaciół postawił koło Krwi Aniołów, to jest przepaść po prostu w tym, jak jest stylistycznie to ogarnięte i ostro narracyjnie. Bo chłop naprawdę stanął na wysokości zadania i nauczył mnie, jak to mam robić. No, a ja mam właśnie takie pytanie związane z twoimi creepypastami, bo tego naprawdę masę napisałeś i na Mysterii u mnie, i u Piotra, i u Quadrotesa się pojawiały. Powiedz mi, ty masz jakąś ulubioną creepypastę swoją, którą najlepiej cenisz? Najlepsza jest dla ciebie. Tak, moją taką pastą, którą naprawdę wracam do niej i słucham jej,
Bo dla mnie, na przykład jak słyszę, że autor pisze, co potem tego nie słucha, to jest dla mnie jakaś masakra, bo ja nie jaram się innymi, tylko sobą, tak? Bo jeżeli chcę coś osiągnąć w życiu, to muszę się siebie słuchać, co ja tam mam we wnętrzu i to wzmacniać, to pomnażać, to robić z tego dobre rzeczy, prawda? A nie tam słuchać innych i się jarać innymi. Więc pastą, którą naprawdę wracam i którą słucham co jakiś czas, to jest zaczytanego Pielgrzymka. To jest pasta napisana na cześć sztuki teatralnej Sunset Limited. To jest sztuka teatralna o dwóch panach, ateiście i wiernym, który pan... To jest nawet, można obejrzeć to gdzieś. Po prostu rozmowa jest ateisty z bardzo głęboko wierzącym człowiekiem i on tam obnaża, autor obnaża to wszystko, o czym ja od lat wiem. Bo jak słyszę te swoje wywiady i te swoje, nawet w Krwi Aniołów czy w Rozziewie były echa tego, co pisarz, autor chciał, zawarł w Sunset Limited. To jest filozofia mojego życia i podejścia do tego, jak tutaj wszystko się i co się w tym świecie znajduje, jak ja uważam, jak ten świat jest zbudowany. Ja Sunset Limited oglądam, prawie na pamięć znam, a to jest młoda sztuka, ja to oglądałem tutaj, tak, ale teraz słuchając Dziwki, w sensie Rozziewu i twojej tej, i tutaj zauważyłem te echa, już wcześniej tak myślałem. I po prostu Pielgrzymka, tam jak ten anioł poszedł do tego upadłego i opowiadał o tym świecie, jak to jest. Ja tam cytowałem po prostu z tej, bo to jest idealnie to, co ja... Bo ja próbuję nie przestraszyć, a bardziej dać do przemyślenia ludziom, odbiorcom, jak to wszystko jest zbudowane, tak? Że poprzez tak jak moje malarstwo jest pokazywane, surrealistyczne niby, ale to jest jednak pokazane pewnej filozofii życiowej. Takie creepypasty są pisane w takim stylu, aby pokazać coś więcej, a niż tylko przestraszyć, ale też dać do myślenia. I kolejną taką pastą, to też chyba u Quadrotesa, czy u Zaczytanego, to był Złoty Chłopczyk. U Zaczytanego jest. Nie pamiętam. I tam jest. Właśnie też jest to wszystko, co, o czym ja myślałem i o czym ja po prostu, no tak myślę. To wszystko staram się przemycić, aby człowiek, aby odbiorca mógł sobie tak pomimo tej fantastyki, mógł sobie przemyśleć parę rzeczy, bo ja całkiem inną mam filozofię życiową na temat i pogląd na temat tego naszego świata rzeczywistego, ale nie będę tego mówił, bo by mnie ktoś uważał za debila, jakiegoś kurwa z kołatką chodzącego idiotę i gadającego bzdury. Więc postanowiłem to przez sztukę, przez malarstwo, przez opowiadania przekazać, tak? No bo jak już kiedyś mówiłem, przeżyłem śmierć kliniczną i Szyszynka podczas tego incydentu wytworzyła mi takie halucynacje, że przez pierwsze parę lat ja myślałem, że to naprawdę, nie? Że jest inny świat, że badałem, to chodziło, a coś mi tam w głowie zawsze świtało, że to jest nie do końca możliwe, ponieważ jeżeli był inny świat, to by nikt nie pozwolili na to, aby się ujawnić, gdyż to ma katastrofalne skutki na życie człowieka tutaj na Ziemi, prawda? Bo jak już wiesz na 100%, że coś jest, to zawsze zmieniasz swoje życie. Więc zbadałem to wszystko od strony naukowej i od strony mistycznej, poznałem te środowiska i mam swój pogląd. Ale mówię, moje malarstwo i moja sztuka jest właśnie o tym, że ten moment odchodzenia na drugi, na inny świat, tak? To my widzimy trupa, który tam pianę z mordy, żyga, umiera, wiesz, w konwulsjach ciało się, a tak naprawdę mamy, ten umierający ma piękną, halucynogenną wizję wytworzoną przez MDMI z szyszynki, najpotężniejszy halucygen i każdy, kto tam chce, to ma, jeden ma Boga, co wierzy, drugi ma to, ja miałem akurat całkiem co innego i ten człowiek umierający już naprawdę widzi i czuje całkiem co innego niż my, patrząc na niego w czasie rzeczywistym. I to jest takie pocieszenie, że ten moment to jest naprawdę najpiękniejsza rzecz i ostatnie nasze wspomnienia na tej ziemi to będą
na przykład powitanie przez naszych zmarłych bliskich i takie rzeczy. I to maluję, te wszystkie przejścia, jak widzicie moją sztukę i to, co ja piszę, ten złoty chłopczyk, pielgrzymka, to wszystko, to jest takie złamanie tabu tego, bo my się boimy śmierci. Tak? To jest, w chodnych cywilizacjach śmierć to jest takie tabu. A ja próbuję to odczarować troszeczkę i rozmawiając z psychologami klinicznymi, którzy pracują właśnie z tymi, co przeżyli śmierć kliniczną, nie? Oni to samo powtarzają, że to jest, że w ten sposób, że musimy przeżyć to życie jak najbardziej możemy, że nie być wypadkową, oczekiwać innych, tylko po swojemu, te swoje rzeczy spełnić, bo nie będzie drugiego życia, rozpędnimy się. No nie będzie. A nasze geny zostaną w naszych dzieciach, prawda? No więc tak. Im bardziej się bawimy i cieszymy i w ogóle jest super, tym lepiej, tak? No i Kant był taki filozof, tak? I on powiedział, że jeżeli coś tam jest, to chcę żyć tak, żeby po śmierci stanąć przed tym czymś i powiedzieć okej, wszystko było dobrze, tak? A jeżeli nic nie ma, to tuż przed tym, jak osunę się w ciemność, to uśmiechnąć się do siebie i powiedzieć, przeżyłem to życie zajebiście. I tak żyję. I powiem wam szczerze, to mnie to motywuje i myślę, że od dziecka tak myślałem. Odkąd gdzieś tam w pewnym momencie przestała mnie angażować ta wiara, chrześcijaństwo i to wszystko, te religie, dogmaty religijne, bo widziałem te dziury. Jestem chyba za bardzo szerzej widzę niż tam chcieliby, nie? Więc w ten sposób uważam. No i to jest opowiadanie, moja sztuka. Nawet teraz tak anioły i ten, krew aniołów to nie, ale to, co teraz ten rozdziew, nie? No, ja nie chcę spoilerować, ale to już są bardzo grube tam przemyślenia. Równowagę dostaniesz, jak będziesz grzeczny, nie? To też już tam są takie, no i jest przejście też, moja kolejna powieść, gdzie jeszcze jest, przez tyle lat zakończenie nie napisałem, bo czekam, aż po prostu dojdzie do mnie to zakończenie, w jaką stronę pójść, ale chyba już wiem. Mówię, że to tą stronę, no i to opowiadanie opowiadaniami, te wszystkie, tak jak zobaczymy, oprócz tego, jak się leje tam, u mnie w creepypastach rzadko się leje krew. Zawsze są filozoficzne rozważania na tematy właśnie takie bliskie mi, że nie tylko, bo nie można powiedzieć, nie można na siłę przekazywać takich rzeczy odbiorcy, prawda? Nie można im powiedzieć, a słuchajcie, bo to próbują tu sekciarze, tak? I to bardzo źle to wpływa. Ludzie są zbyt mądrzy, jest internet, jest świat i widać, że gdzieś tam ten, ale zawsze możemy troszeczkę odczarować ten moment, kiedy i tak skończy się. A ludzie bardzo chętnie wierzą, tak, że coś tam jest, ponieważ to jest takie atrakcyjne. Nie musimy się starać, nie musimy nic. Najwyżej w następnym życiu, czy coś tam odrobimy. Nie ma tak. Trzeba być, kurwa, twardym i samemu sobie ustalać życie, bo nikt za nas żyć nie będzie. No dokładnie. A ten, który, no, w ten sposób. Dlatego mówię, pielgrzymka i złoty chłopczyk, to są takie dwa, a jeszcze mam kilka starych opowiadań właśnie w tym całym konwersie, ale czekam na wrzesień, bo ja mam dużo pracy, a niedługo dostaniecie swoje opowiadanie. No spoko, Tomku, powoli zbliżamy się do końca, bo tam już no, ładnie parę minut rozmawiamy. Jeszcze takie jedno pytanie na sam koniec, nie? Mam do ciebie. Co w przyszłości planujesz? Ale w sensie jak? Znaczy twojej twórczości ogólnie. Ja jestem nastawiony w 99% na malarstwo i to próbuję już osiągnąć mniej więcej tam poziom, który chcę. A jeżeli przyjdę, bo mam najgorszą taką motywę, że ja widzę kolory, prawda? A jak przychodzi zima, jest szaro, jest buro, kurwa, jest tragedia, to ja wpadam po prostu w takie marazmy, takie melancholie, nie chcę malować, nie chcę nic i wtedy mi idealnie wychodzą opowiadania, gdzie krew się leje, trupy, jakieś misty. No i wtedy tam gdzieś to się, więc prawdopodobnie moje życie, moje malarstwo i ten świat będzie tak skierowany, że od marca do powiedzmy września, października to będę skupiony na malarstwie, a od października do marca będę pisał creepypasty, opowiadania i takie rzeczy, bo ja to lubię. Za tak obszerny wywiad troszkę to zajęło. A, to jak dobrze się słucha, to szybko czas leci. Mam nadzieję, że zgodzisz się wkrótce może na jakiś wywiad w przyszłości.
Do widzów mam teraz taką prośbę. Jeżeli chcecie zapytać Tomka o jakieś dodatkowe rzeczy, piszcie komentarze pod tym filmem. Oczywiście nie było prywatne, tylko chodzi o to, co on robi po prostu. Jeżeli będzie odpowiednia ilość pytań, chociaż na razie się nie zdarzyło, zrobimy drugi wywiad. Na pewno cię, Tomek, zaproszę na live'a któregoś, którego będę robił. No pewnie będą jakieś takie ładne, pogody. Fajne, młode modelki, to mogą prywatnie pisać. Ja chętnie ich pomaluję. Także moi drodzy, dziękujemy Tomaszowi tutaj za obecność i widzimy się w kolejnym odcinku, nie wiem z kim jeszcze. Na razie.